Za oknem przytulnego hotelu panowała straszna niepogoda. Trwała już czwarty dzień, nie pozwalając właścicielowi tartaku Artiomowi Megunowowi dotrzeć do przedsiębiorstwa. Tam miała zostać zawarta duża transakcja. Postanowił nie ryzykować i przyjechał osobiście. Ostatnim razem firma dostarczyła mu częściowo bezwartościowy towar. Transakcja była stratna. Tym razem obiecali towar najwyższej jakości i ogromny rabat. Aby załagodzić sytuację i nie stracić klienta. Artyom wybiegł z domu akurat w dniu, gdy pogoda się zepsuła. Samolot ledwo udało się wylądować, lądowanie było twarde. Dla człowieka, który i tak bał się latać, to było prawdziwe piekło. Artyom przez ponad godzinę nie mógł się uspokoić, opowiadając żonie o swoich przeżyciach. Teraz pogoda nie pozwalała mu dotrzeć do leśnej części Syberii, gdzie znajdował się magazyn z gotowym drewnem. Musiał tylko ocenić jakość i sprawdzić numery identyfikacyjne, aby uniknąć oszustwa. Następnie miał złożyć kilka podpisów i wrócić do domu, do ukochanej Eli. Elinore była naprawdę jego ukochaną żoną. Poznali się jak wszyscy, polubili się nawzajem i zaczęli się spotykać. Po roku złożyli podpisy w Urzędzie Stanu Cywilnego i ona przyjęła jego nazwisko. Byli małżeństwem od czterech lat i marzyli o tym, aby mieć dziecko, ale ciągle im się to nie udawało. Naturalnie się nie udało, a na badania nie było czasu dla obu. Wydawało się, że nie spiesza się, ale chcieli. Artiom obiecał wziąć urlop pod koniec roku i pojechać z Elą do jednej z najlepszych klinik w mieście na badania. Miało to zająć kilka dni. Ela również planowała wziąć wolne w tym czasie z pracy. Była udanym projektantem wnętrz. Była zapraszana do najlepszych domów, zamawiano u niej pracę do planowania kawiarni i budynków publicznych. Tego dnia Artiom pokłócił się z kilkoma firmami transportowymi. Siedzę tu już piąty dzień. Panowie to niepoważne. Codziennie mi mówicie, że zawiezięcie mnie tam jutro. To tylko 70 km. Tak, rozumiem, że jest niepogoda, ale dajcie mi wynająć traktor czy jakąś ciężką maszynę, która na pewno tam przejedzie. Rozumiecie, jestem już zmęczony siedzeniem w czterech ścianach i czekaniem na pogodę. Muszę tam dotrzeć. Na drugim końcu linii dyspozytor tylko smutno wzruszał ramionami, sprawdzając niepocieszające prognozy pogody. Przykro mi, rzadko mamy długotrwałe zamiecie śnieżne. Bywają oczywiście, ale zazwyczaj ustają i możemy pracować. Teraz cały sprzęt stoi. Nawet lotnictwo nie odważy się polecieć w taką pogodę tam. Artyom zacisnął usta i odłożył słuchawkę. Słyszał, że zamieć dosięgła już także jego rodzinnego miasta. Zima zawładnęła całym terytorium ogromnej matki Rosji. Wybrał numer żony. Ela, odbierz telefon, szeptał do sygnałów oczekiwania, melancholijnie patrząc przez okno. Było tam bezprzykładnie ciemno, a to w południe. Żona nie odbierała telefonów od samego rana. Co się stało? Taka pogoda a ona pewnie znowu pojechała do klienta. Na szczęście w ich mieście nie było takich strasznych zamieci. W każdą pogodę działał transport publiczny. Gdy Ela zaczynała pracować nad projektem, mogła cały dzień nie zbliżać się do telefonu. Jeśli jednak Artiom wieczorem wyrażał jej pretensje, ona tylko wzruszała ramionami. Nie wyłączałam dźwięku. Po prostu byłam tak zanurzona w pracy, że nie zauważyłam połączeń. Przepraszam. Przecież wiesz, jak się angażuję, kiedy dostaję interesujące, kreatywne zadanie, zwłaszcza gdy nie muszę się mieścić w wąskich ramach budżetowych. Była piękną, wysoką blondynką o imieniu Skare. Zawsze zadbana z manicurę i mnóstwem różnych torebek, z których każda była indywidualnie dobrana do odpowiedniego stroju. Artion widział w niej nie tylko zdolną bizneswoman, którego wizerunek Ela umiejętnie podtrzymywała. Dostrzegał też, że jest bardzo dobrym człowiekiem, który zawsze przyjdzie z pomocą. Nie zostawi na ulicy bezdomnego kociaka i z pewnością pomoże starszej kobiecie przejść przez ulicę. Nawet jeśli w tym czasie będzie na nią czekać pięt roku. Takie sytuacje miały miejsce i Artiom nie przestawał się dziwić, jak wielostronna może być jego żona. Pod wieczór zadzwonił telefon. Dzwonił teść Eli, Nikołaj Sergiejewicz. Dzień dobry, jak się pan ma? Uśmiechnął się Artiom. Zięć dzwonił bardzo rzadko. Zawsze trochę nie przepadał za Artiomem. A ten nie wiedział, jak naprawić ich relacje, mimo że stali się rodziną. I Ela zawsze była zmartwiona, gdy ojciec zaczął wyrażać pogardę w stronę Artioma. Nic nowego. Ela dziś zginęła, jutro pogrzeb. Rozległo się w słuchawce. Artiom na chwilę stracił mowę. Osunął się na fotel. Co pan mówi? Proszę poczekać. Jej już nie ma. Wszystko. Dziś rano się to stało. Wyjeżdżamy. Zamówimy przejałobną. Z biurem pogrzebowym już wszystko ustalone. Jutro pożegnanie. Zdążysz. Artiom, nie mógł uwierzyć. Nie, nie mogę stąd nigdzie wyjechać. Samoloty od kilku dni nie latają. Na południu jest śnieżyca. Nikolaj Sergiejewicz, jak to się stało? Nie rozumiem. Nie mogę pojąć. Mówił niespójnie. W uszach szumiało, głowa się kręciła. Jechała z pracy. Samochód wpadł do rzeki. Lód jeszcze porządnie nie zamarzł i samochód poszedł pod wodę. Nie możemy czekać, aż tam skończysz pracę. Ela na ciebie nie poczekała i my też nie będziemy. Nie udało się jej ochronić. My też jej nie ochroniliśmy. W słuchawce usłyszał sygnały. Artyom nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Jak to możliwe? Jego żona, jego drogocenna Ela nie żyje. Zadzwonił do matki Eli. Może to głupi żart? Może mu się przewidziało? Odebrała i zamiast zwykłych pozdrowień usłyszał donośny płacz matki, która straciła dziecko. Wtedy zrozumiał, że to naprawdę się stało. Teściowa nie mogła wypowiedzieć nawet kilku zdań, tylko powiedziała, aby przyjechał jak najszybciej. Nie mogą odkładać pogrzebu, inaczej serce nie wytrzyma, inaczej oszaleją od tego wszystkiego. Artium osunął się na łóżko. Trzeba teraz płakać, trzeba teraz płakać. Potem trzeba będzie zadzwonić do dyspozytora, trzeba znaleźć sposób, by dotrzeć na pogrzeb. Artium przypomniał sobie jej twarz. Słowa teściów, teściowej, ale łzy nie płynęły. Co jest nie tak? Czy on naprawdę nie czuje żalu? Tylko strasznie mdliło. Wydawało się, że teraz straci przytomność z powodu silnego zawrotu głowy i szumu w uszach. Artiom usiadł na łóżku i wybrał numer każdej linii lotniczej. Obzwonił wszystkie prywatne firmy, był powściągliwy i poważny. Moja żona umarła, muszę zdążyć na pogrzeb, są już jutro. Proszę, za jakiekolwiek pieniądze. Odpowiadano mu stanowczo nie. I Artiom rozumiał, że nie mogą. W taką pogodę było niemożliwe, aby samolot wzbił się w powietrze. Dojazd z samochodem zająłby zbyt wiele czasu. Nie zdążyłby. Artiom zadzwonił i bez żadnych emocji poinformował, że nie będzie mógł być obecny na pogrzebie. Matka już się uspokoiła i lodowatym tonem odpowiedziała, że wszystko rozumie. Tak się złożyły okoliczności. Artiom wyłączył lampkę nocną i poszedł spać. Czuł się źle. Wydawało się, że trzęsie go z zimna. Otulił się kołdrą, ale natychmiast zrobiło mu się za gorąco, a gdy tylko odkrył się, poczuł znów przeszywający chłód. Bliżej północy zasnął, ale już po godzinie obudził się we zimnym pocie. Ona umarła. Łzy przyszły tylko wtedy, w nocy, i nie uspokoił się aż do rana. Dopiero pukanie pokojówki do drzwi sprawiło, że doszedł do siebie. Wysłał ją precz, wziął kontrastowy prysznic i postanowił, że spróbuje jak najszybciej wrócić do domu. Zamiast siebie wysłał asystenta obejrzeć drewno, a sam dosłownie zamieszkał na lotnisku. Nie mógł już dłużej być sam w hotelu i spędził kolejną noc tam razem z innymi ludźmi czekającymi na odlot. Gdy Artiom przybył do rodzinnego miasta, ogarnęła go panika. Co teraz? Jak teraz żyć? Najpierw pojechał na cmentarz. Rodzice Eli powiedzieli, że nie mogą czekać i nie mogą patrzeć na twarz córki. Musieli ją pochować jak najszybciej, inaczej ich serca rodzicielskie po prostu by y tego nie wytrzymały. Artyom kupił białe róże. Te, które ona tak kochała, i przyszedł na jej grób. Tam już była gotowa jej fotografia, dwie daty i wszechobecny napis, pamiętamy, kochamy, żałujemy. Banalnie! Ale co tam banalnie? Patrzył na jej zdjęcie, łzy spadały na śnieg. Zamiecie już ucichły, świeciło słońce, a zimowe niebo nad głową wydawało się bezkresne. Dzień dobry, wujku. A znaliście ciocię Elę? Usłyszał za sobą. Artiom odwrócił się i zobaczył przed sobą dziewczynkę. Wyglądała na około sześć lat. Miała dwa blond warkoczyki, zwykłe dziecko, a w rękach trzymała łopatkę. Tak, znałem. A ty też ją znałaś. Artiom kucnął, by być bliżej swojej małej rozmówczyni. Oczywiście. Ela chciała mnie zabrać od taty. Mieszkam tuż za rogiem, i ona przychodziła do nas w gości i rozmawiała z tatą, i on nie był przeciwny, by mi ją oddać na zawsze. Chciała zostać moją mamą, bo ja mamusi nie mam, a powinnam mieć, tylko że ona umarła. Wczoraj widziałam pogrzeb i podbiegłam, a tam niosą pusty trumień i jej zdjęcie. Powiedziano mi, że jej samej nie znaleziono, ale trzeba było pochować, tak wypada. A ja jeszcze spytałam, czy Ela na pewno umarła? A mi powiedziano, że tak. Oto i wszystko. I wtedy się rozpłakałam. A oni po prostu zakopali trumień. Tata powiedział, abym się nie martwiła, bo Ela teraz może mnie zawsze widzieć z nieba. Ona była dobra. A ci Ceo trafiają do piekła, są źli i stamtąd nic nie widać. Artiom nie wiedział, jak zareagować na rozważania dziecka. Z jednej strony mówiła straszne rzeczy, przerażające. Z drugiej rozmawiała o tym całkowicie spokojnie. Gdyby dorośli potrafili tak samo przyjmować wszystko, trumna była pusta. Nagle zapytał Artium, uświadamiając sobie to, co usłyszał: Tak, sama widziałam. Podeszłam się pożegnać, a tam nikogo nie było. Wtedy spytałam No i mi wyjaśniono Oto i wszystko. Artium postanowił odprowadzić malutką do domu. Po pierwsze musiał zrozumieć, dlaczego jego żona chciała adoptować dziecko, i nic mu o tym nie powiedziała. Może dziewczynka coś myli, może umarła inna Ela. W końcu mieszkali w mieście milionowym. To było możliwe. Teoretycznie. Aby wszystko zrozumieć, Artium szedł do domu do Olesi. Tak miała na imię dziewczynka, która przyszła na grób Eli, aby odśnieżyć go łopatką. Bała się, że jej będzie zimno. Dzień dobry, jestem Muszeli, Ilianora Megunowa. Czy ona przychodziła do was? Ojciec Olesi przywitał ich z butelką piwa w ręku. W domu pachniało alkoholem. Piwo zdecydowanie nie było jedynym napojem, który wypił tego dnia. Ela to ta, która wczoraj umarła. Tak, była u nas. Przyjmij moje kondolencje, bracie. Nieco rozczochrany mężczyzna z ciemnymi włosami poklepał Artioma po ramieniu. Mówisz o tej kobiecie. Artiom pokazał właścicielowi mieszkania zdjęcie żony. Tak, była u mnie w domu. Chciała zabrać leszkę. Rozumiem, dziewczynka potrzebuje matki i nie byłem przeciwny, a teraz widzisz jak to jest. Artyom spojrzał na butelkę w jego ręce. Nie krzywdź dziewczynki. Jest taka bystra. Ja jej nie krzywdzę, szczerze. Tylko zajmować się nią nie ma kiedy i nie ma kto. Jestem hydraulikiem, sam sobie nie należę, a ona zostaje w domu sama od dwóch lat. Wcześniej zamykałem ją w końcu, teraz już nie zamykam, jest już za duża na kojec. Trudno nam razem, a innej rodziny nie mamy. Artyom wysłuchał opowieści Dajmi, ojca Olesi i odszedł. Teraz nie mógł myśleć o kontynuowaniu tego, co zaczęła Ela. Jeszcze nie wiedział, jak będzie żył bez niej i czy w ogóle będzie żył. Potrzebował czasu. Przyjście do mieszkania było najtrudniejszą próbą. Artyoma ogarnęły fale płaczu. Przyszła sąsiadka Babina. Poklepała go po ramieniu. Kazała się wypłakać, nie trzymać w sobie. Ale po jej odejściu skończyły się łzy. Nastał jakiś stuper. Dotykał rzeczy lub poprawiał ubrania na wieszakach. Kosmetyki leżały na lustrze, jeszcze nie wiedząc że nikt ich już nie użyje. Artiom wybrał numer teściowej. Dlaczego nie powiedzieliście, że trumna była pusta? Zapytał. Z drugiej strony słuchawki doszedł długi westchnienie. Jak mogliśmy nie powiedzieć? I rzeczywiście nie powiedzieli Ja sama nie swoja, Artiomie, wybacz. Musisz porozmawiać ze śledczym. Policja była na miejscu, jej śmierć stwierdzili. Nie mogła wyjść z samochodu, ciało poszło pod lód. Tak często bywa w takich przypadkach znajdą ją dopiero wiosną a my z ojcem nie mogliśmy cały czas tylko czekać. Ale wy przecież mówiliście, że nie możecie jej zobaczyć martwej. Czyż nie tak było? Artiom zaczął wątpić. Wtedy słabo myślał i oni też. Ale coś w tej historii go niepokoiło. A ty, synku, nie czujesz się winny. Straciliśmy córkę. Gdybyś mniej pracował i częściej był z nią, teraz byśmy czarny ramek nie zamawiali. I jeszcze nas podejrzewasz o coś. Z drugiej strony linii zaczęła się nienaturalna panika. I to jeszcze bardziej zaniepokoiło Artioma. Coś było całkiem nie tak z tą sytuacją. Może się pokłócili. Może przez nich, czy Ela znalazła się na tej rzece? Artiom nie zadał więcej pytań. Zrozumiał, że nikt mu niczego nie powie. Najtrudniejszym w następne trzy tygodnie było nie załamać się. Artyom doświadczał dysonansu między wewnętrznym a zewnętrznym światem. Dla niego ziemia przestała się obracać. Żałował, godzinami siedział w fotelu i patrzył w jeden punkt, rozkoszując się żalem. Płakał, kiedy stawało się to już nie do zniesienia, a nawet zbił rękę o ścianę. Mimo to codzienne obowiązki go nie opuszczały. Wydawało się, że umarł, ale nadal odpowiada na telefony i chodzi na spotkania biznesowe. Artyomie, drewno jest do niczego. Na darmo przyjechałeś. Odmawiamy od transakcji jednoznacznie, oświadczył jego kolega Edward, który udał się do zimnego północnego miasta zaraz po tym, jak Artiom wrócił. On sam nie zdążył odwiedzić magazynu z powodu tragicznej wiadomości. Artiom coś odpowiadał, konsultował się, stawiał podpisy na dokumentach. Do biura przyjeżdżał niechętnie, obiecując sobie, że za godzinę pojedzie do domu z powrotem. Ale praca jakoś odwracała jego uwagę. Na chwilę stawał się znowu sobą i nie czuł duszącej pustki w środku. W rezultacie artyom zaczął praktycznie żyć w pracy. Czasem nawet nie wracał na noc do domu, bo tam wszystko przypominało o niej. W czwartym tygodniu przyszło zaprzeczenie. Znowu wszystko przemyślał. To dziewczyna z cmentarza Olesia? Gdyby nie ona, Artium nawet by się nie dowiedział, że trumna jest pusta. Dlaczego mu nie powiedziano? Jak można było przeoczyć taką szczegół? Rodzice żony wyraźnie coś ukrywali. I ich reakcja na pytania. Na coś tam, teściowa zaczynała płakać, unikając niewygodnego tematu. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę jej ciała własnymi oczami, mruczał pod nosem. Artyom wybrał numer przyjaciela, który niedawno korzystał z usług prywatnego detektywa, aby sprawdzić żonę pod kątem małżeńskiej wierności. Właściwie teraz ten przyjaciel właśnie się rozwodził. Szybko otrzymał wiarygodne informacje z barwnymi ilustracjami. Żona nigdy by się nie przyznała, ale widząc zdjęcia, nie zaczęła się spierać. Artyom również postanowił skorzystać z usług profesjonalisty. Detektyw nazywał się Tagir. Był mężczyzną w średnim wieku i przyszedł na spotkanie z Artyomem w zwykłej koszulce z nadrukiem i trampkach. Nigdy bym nie pomyślał, że jesteś najlepszym detektywem naszego miasta. Wymsknęło się Artyomowi podczas uścisku dłoni. A myślałeś, że przyjdę w czarnym płaszczu i kapeluszu? Zaśmiał się ten. Artyom opisał detektywowi wszystko szczegółowo. Mając duże doświadczenie pracy w policji, Tagir powiedział. Że od początku widzi niespójności. Najprawdopodobniej sprawa faktycznie była podejrzana. Zajął się śledztwem śmiertelnym, pociągnął za nitkę i wyszły na jaw fakty, o których Artyom nawet nie miał pojęcia. Czy Elia wiedziała o tym? Też teraz pozostała zagadką. Wszystko CO udało się ustalić, śmierć została zarejestrowana oficjalnym protokołem. Ale odpowiedzialne osoby wyraźnie przymknęły oczy na fakt, że nikt nie widział, jak Eliatonie. Nikt nie widział, jak w ogóle znalazła się na rzece. Przejrzałem fotografię z miejsca zdarzenia. Lód tam był jak obcięty, jakby specjalnie piłowany, żeby samochód poszedł pod wodę. To powinno być zbadane. Zamiast tego napisano wniosek. Wszystko bardzo niedbałe i beztroskie, żeby nie powiedzieć dziwne. Ale to jeszcze nie wszystko. Zacząłem grzebać w przeszłości twojej żony, aby zrozumieć, czy miała wrogów i dowiedziałem się bardzo interesujących faktów z życia jej rodziny. W okresie od 93 do 96 roku rodzice Eli, Mikołaj Siergiejewicz i Anna Aleksandrowna Kostikowej pracowali dla bardzo zamożnej rodziny. Cygankowie byli tu właścicielami wszystkiego. Mieli dwie córki. Sława Cyganków był kryminalnym autorytetem. Zdobył swój majątek samodzielnie dzięki rakiecie. Miał problemy psychiczne. Stara dziecięca trauma miała wpływ. Ostatecznie żona z nim prawie się rozwiodła. Ale plotki mówią, że bała się odejść od niego. Był zdolny do wszystkiego. Z nim się nie wiązano. Rodzice Eli pracowali u nich trzy lata. Ojciec zajmował się gospodarstwem. Opiekował się ogrodem, dbał o konie. Sławek hodował rasowe skoczki. Wasza teściowa wykonywała całą pracę domową. Nawet mieszkali w oddzielnych pokojach, ale w tym samym domu. A gdzie teraz są ci cygankowie? Dlaczego nic o nich nie wiem, skoro są tak wpływowi? zapytał Artiom. Spłonęli, odpowiedział Tagir. W domu wybuchł pożar. Mówią, że wszyscy zginęli poza rodzicami Eli i samym Wiaczesławem. Jego twarz została mocno poparzona. Po tragedii trafił do szpitala psychiatrycznego. Mówią, że nie doszedł do siebie. Był przez jakiś czas w hospicjum, ale nie ma o nim innych danych. Chyba tam nadal mieszka. Nic o tym nie wiedzieliście. Elia nie opowiadała. Nie. Ale ona sama była jeszcze dzieckiem. Przecież urodziła się w 94 roku. Zgadza się. Ale rodzice jej nie opowiedzieli. Albo wam. Związek z autorytetem kryminalnym, o którym rodzina dziewczyny milczała, jej tajemnicza śmierć, to dwa bardzo dziwne zbiegi okoliczności. A ja bym nawet w jedno nie uwierzył. Będę kopać dalej, to na razie wszystko, czym mogę was uradować. Jeszcze niejasne jest, jak w to wszystko jest zamieszana dziewczynka Olesia. Artyomowi też wydało się dziwne, że nic nie wiedział o tej historii. Okazuje się, że jego żona ledwo uniknęła śmierci, kiedy była jeszcze malutka. Rodzice też o mało nie spłonęli. Oboje twierdzili, że całe życie pracowali w szkole. Może tam zdarzyło się coś wstydliwego, czego nie można wspominać? Ale czy to może być jakoś powiązane ze śmiercią Eli? Śmierć. Od tej myśli w gardle pojawiał się Kłębek. Artium bardzo tęsknił za żoną. Wieczorem te myśli nie pozwalały mu spokojnie spać. Postanowił pomóc detektywowi i przeprowadzić, tak można powiedzieć, nieautoryzowane przeszukanie w mieszkaniu rodziców Eli. Może uda mu się coś wyjaśnić z ich przeszłości. Artium wiedział. Gdzie Elia trzymała zapasowy klucz do mieszkania rodziców. Wiedział również, że obydwoje są w szkole od ósmej rano do piątej wieczorem. Nie było problemów. Po prostu tam poszedł z kluczami i wszedł. Nawet żaden z sąsiadów go nie widział. A gdyby i widzieli, to wszyscy wiedzieli, że nie jest obcą osobą. Jeśli mnie przyłapią, powiem, że szukałem zdjęć Eli, że bardzo tęskniłem. Tak, tak powiem. Oto Ceo rozważał Artium. W mieszkaniu jak zwykle panował porządek i czystość. Artium skromnie przechadzał się po pokojach. Nawet nie czuć było żałoby. Szybko się zaaklimatyzował i zajrzał do lodówki. Kilka puszek piwa, jak zwykle, było przygotowanych przez teścia na wieczór. Zakupiono świeżą kiełbasę, ciastka. Na dole rozmrażał się mielone mięso. Na stole leżała notatka. Zapis do mariny na paznokcie w czwartek o 17:00. Mało to przypominało żałobę. I gdzie były czarne ramki, o których mówili przez telefon? Wokół nie było zdjęcia Eli. Tylko jedno zdjęcie na ścianie ślubne. Wisiało tam od wielu lat. Artiom zaczął przeglądać szafy i dotarł do zdjęć. A oto i fotografie. W rodzinnych albumach od wielu lat nic nowego się nie pojawiło. Niepokoiło tylko to, że nigdzie nie było zdjęć ze ślubu Teścia i Teściowej. Artiom znalazł w kącie szafy małe pudełko i je otworzył. Były tam dziecięce zdjęcia Teścia i jego rodziców. Wszystko było starannie podpisane i przechowywane bardzo ostrożnie. Poza tym w pudełku znajdowała się fotografia, na której był przedstawiony teść, Nikolaj Siergiejewicz, w garniturze. Obok niego stała kobieta w białej sukni ślubnej. Artyom pomyślał, że to pewnie tylko zdjęcie z cudzego święta. Ale dalej były ujęcia, jak teść podpisuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Spojrzał na datę i zmarszczył brwi. Nie może być, by sześć miesięcy przed narodzinami Eli jej ojciec był żonaty z inną. Artyom ostrożnie wsunął jedno ze zdjęć do kieszeni. Drugie po prostu sfotografował telefonem. Wszystko złożył jak było i wyszedł. W domu zadzwonił do Tagira i opowiedział o tym, co zobaczył. I wcieliłeś się w rolę detektywa. Jak ci się podoba? Podobała ci się moja praca. Zaśmiał się ten. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie. Jest w tym coś. Przyjadę do ciebie jutro i wszystko sprawdzę. Muszę jeszcze coś wyjaśnić. Następne spotkanie odbyło się w kawiarni. Artiom wysiadł z samochodu w białym swetrze, który uwielbiała Eli i wszedł do lokalu. Dzień dobry. Mam dla ciebie kilka wiadomości. Zacznijmy od nagrania wideo. Wczoraj twoja teściowa Anna Aleksandrowna spotkała się z mężczyzną w restauracji. Zobacz na nagraniu wideo było widać, jak starszy mężczyzna podchodzi do matki Eli i rozmawiają o czymś. A potem zaczyna krzyczeć. Trudno zrozumieć słowa. Co on jej powiedział? Zapytał Artiom. Nazwał ją prostytutką, a ona tylko prosiła o przebaczenie. Mówiła, że się przestraszyła, że bała się o dzieci. Potem po prostu wyszedł, obiecując, że na tym się nie skończy. Dzieci co się właściwie dzieje w tej rodzinie? I kim jest ta kobieta na zdjęciu? Artyom złapał się za głowę. Teraz wszystko wyjaśnię. Wiele lat temu Nikołaj Siergiejewicz i jego żona Anna Aleksandrowna przyszli pracować do domu bogaczy. Sława i ze cyganków dopiero co wzięli ślub. Urodziło im się dwoje dzieci. Pierwsze dziecko jeszcze przed małżeństwem, to była dziewczynka, nazywała się Lilia. Potem Sława ożenił się z Lizą i urodziła im się druga córka. Niecały miesiąc po narodzinach pierwszej. Nazywała się Ela. Oczy Artyoma były jak spotki. Co? Potem w domu wybuchł pożar i zginęła jedna kobieta i dwoje dzieci. Wszyscy twierdzili, że to była Lajze Cygankowa i jej córki. Ale według materiałów sprawy ciała dziewcząt nie zostały znalezione. Zostały uznane za zmarłe dopiero po tym, jak ich nie znaleziono. Okazuje się, że zmarła kobieta ze zdjęcia Anna Aleksandrowna. To ona była na zdjęciu. Zobacz, jak bardzo przypomina Lizę. Tagir pokazał Artyomowi zdjęcia z gazety, gdzie Młody Sław i Lajze ogłosili swoje zaręczyny. Nie wiem tego na pewno i mogę tylko przypuszczać, że to właśnie Lajze przeżyła. I jej córki też przeżyły. To wyjaśnia, dlaczego na zdjęciach widzimy różne kobiety. Najprawdopodobniej Ela jest córką cyganków Sławy i A Lajze teraz żyje pod nazwiskiem zmarłej żony Nikołaja Siergiejewicza. Artyom był całkowicie zdezorientowany. Rozmawiali jeszcze przez godzinę, po czym Artyom nie pojechał do domu, ale do domu teściowej. Czego chcesz? Zapytała z progu. Porozmawiać. Anna Aleksandrowna a może lepiej nazywać cię Elżbietą? Kobieta wydała okrzyk i zakryła usta ręką. Z kuchni wyszedł Nikołaj Siergiejewicz z czerwoną puszką Bałtyki. Mam prawo znać prawdę. Co się stało z moją Elą? To było główne pytanie. Tak bardzo chciał wydostać się na zewnątrz. Twoja Ela żyje, westchnął Nikołaj Siergiejewicz. Artiom nagle się roześmiał. To była reakcja, że będzie dla mnie najlepszą żoną. A ja, ceo. Rozwód był nie do pomyślenia. Anna była solidna. Żyliśmy razem spokojnie, tak jak wszyscy, bez fajerwerków. Kiedy pojawiła się ta praca, poszliśmy. Ale nie mogliśmy odejść. Sława płacił jak nikt inny. Oszczędzaliśmy na mieszkanie, naprawdę marzyliśmy o dzieciach. Ale wszystko poszło nie tak. Zakochałem się. Lajze była delikatna i dobrze wychowana. Potrafiła podtrzymać każdą rozmowę. Była po prostu niezwykłą kobietą. Takich nigdy w życiu nie spotkałem. Sława kochał ją szaleńczo. Zabijał za nią. I nikt nawet nie odważył się zbliżyć do jego kobiety. A ja byłem młodym głupcem. Zakochałem się i oczywiście nie mogłem się powstrzymać. Zaczęliśmy się potajemnie spotykać z lizą. Wiedziałem, że długo nie pożyje, a Lizę też to rozumiała. Sława był o nią szalenie zazdrosny. Ale nieszczęście przyszło skąd się nie spodziewaliśmy. Złapała nas Anna. Krzyczała, szarpała się i rzucała. Mówiła, że wszystko powie sławie i że nas z lizą zabiją. A ja powiedziałem, że mam to gdzieś. Tak bardzo ją kochałem, że byłem gotów pożegnać się z życiem. Ania zrozumiała, że mnie nie zatrzyma. Nic nie powiedziała Sławie i po prostu milczała przez kilka dni. A my z Lizą spotykaliśmy się potajemnie, w stajni. Opiekowałem się jego końmi, znałem tam ukryte miejsce, gdzie nikt nie powinien nas znaleźć. Znalazła nas tylko ona. Tego wieczoru córki Lizy już spały w dziecięcym pokoju. Przyszła do mnie do stajni, a Ania nas śledziła, zamknęła drzwi i podpaliła stajnie. Tylko, że źle to przemyślała dwa razy. Pierwszy raz, kiedy uznała, że nie będę w stanie się wydostać. Gdy zobaczyłem dym, wyprowadziłem Lizę przez zapasowe wyjście. Razem wyprowadziliśmy konie. Gdy byliśmy zajęci tym, ogień już rozprzestrzenił się na dom. Liza zobaczyła, że dom płonie i pobiegła ratować dziewczynki. Lilia już stała w progu. Widziałem, jak Anna ją wynosi i wraca widocznie po ele, gdy zdała sobie sprawę, co zrobiła. Przez nią płonął cały dom. Trwałem za nią i kazałem Lizji zostać tam. Tylko ona mnie nie posłuchała. Wtrąciła się teściowa Artioma do rozmowy. Poszłam tam i wyciągnęłam z ognia nie tylko swoją roczną córkę, ale też kolie. Ona mnie uratowała. Dom zaczął się walić, a my nawet nie mogliśmy zadzwonić po strażaków. Już nic nie mogliśmy zrobić. Byłem pewien, że Sława zginie, bo był pijany tego dnia. Zazwyczaj zasypiał w swoim roboczym gabinecie, gdzie wszystko było zrobione z futer zwierzęcych. Anna zginęła. W dymie jej nie widziałem, nie mogłem uratować. Chciała nas rozdzielić, a wyszło tak, że pozwoliła nam być razem. Tylko, że cały ten czas żyliśmy jak na beczce prochu. Cały czas czekałam, że Sława przyjdzie po mnie i zabije. Zanim wybuchł pożar, powiedziałam mu, że chcę odejść. Bałam się go. Był prawdziwym psychopatą. I ten psychopata kochał mnie bardziej niż życie. Wiedziałam, że na wszystko jest zdolny, dosłownie na wszystko. I to było straszne. Wiedziałam, że Sława zdołał się wydostać, ale był mocno poparzony. A jeszcze stracił pamięć. Nie pamiętał, kim jest, gdzie jest. Miał konta, które przez cały ten czas opłacały jego utrzymanie. Początkowo próbowali go leczyć. Przyjaciele i wspólnicy sławy przewozili go z jednego zakładu psychiatrycznego do drugiego. Pamięć nie wracała. W końcu został w hospicjum. Opieka nad nim była oczywiście nie taka, jak nad wszystkimi. Słyszałam, że zawsze przychodzili do niego jego przyjaciele. Ale z biegiem lat wielu z nich zginęło, inni trafili do więzienia. To była ekipa prawdziwych twardzieli, a mój mąż był ich szefem a ja. Żyje pod cudzym imieniem i za każdym razem drże, kiedy słyszę imię Sława Cyganków. Artyom potrząsnął głową. To zrozumiałe, choć trudno w to wszystko uwierzyć. Ale gdzie jest Elia? Dlaczego mi nikt nic nie powiedział? Chodzi o to, że miesiąc temu Sława wyszedł z hospicjum. Zaczął pamiętać i zaczął kopać pod naszą rodzinę. Kiedy się okazało, że mamy dorastającą córkę o imieniu Elia. Odwiedził ją. Opowiedziała o dziwnym wujku, który umówił się z nią na spotkanie i zadawał dziwne pytania. Wtedy zrozumieliśmy, że musimy ją ukryć, chronić. Przecież jest w ciąży, Artią. Wszystko jej delikatnie wyjaśniliśmy i poprosiliśmy, żeby wyjechała. Tylko się nie złość. Zrobiliśmy to, aby ocalić jej życie, aby nie straciła dziecka. Kto wie, co by zrobił Sława. A może jeszcze zrobi? Przecież wie, jak postąpiłam. Znalazł mnie. W biały dzień złapano mnie na ulicy i wsadzono do samochodu. A tam on o mało nie umarłam ze strachu a gdyby tak postąpiono z Elią tak długo nie mogła zajść w ciążę a co on ci powiedział wtedy w samochodzie zapytał Artiom. Sława znalazł mnie po rozmowie z Elią. Powiedziałam mu prawdę, że zakochałam się w ogrodniku i bardzo się bałam. Strach popycha nas do szaleństwa. I popełniłam straszny czyn. Przecież zostawiłam starszą córkę Lilię w sierocińcu. Gdyby Sława zaczął mnie szukać wtedy po pożarze, szukałby kobiety z dwójką dzieci. Zrobiłam to, aby ją ochronić. Bałam się, że po prostu nas wszystkich zabije, a Lilia by wtedy przetrwała. Nie dramatyzuję, Artiomie, nie przesadzam. Ten człowiek, dowiedziawszy się, że go zdradzałam z ogrodnikiem, zabiłby własną córkę, tylko aby mi sprawić jak najwięcej bólu. Był skończonym twardzielem. Już wtedy nie było dla niego miejsca wśród ludzi. Kto wie, co teraz wpadnie mu do głowy? Mikołaj Siergiejewicz kiwnął głową potwierdzająco. Ona nie przesadza. To było najlepsze rozwiązanie. Nikt przecież nie wiedział, że pamięć do sławy tak i nie wróci. Żyliśmy cały ten czas w oczekiwaniu, że przyjdzie nas zabić. Ale on nie przyszedł, a teraz wszystko się dowiedział. Anna westchnęła przerywanie. Kiedy mnie porwał, byłam pewna, że mnie zabiją. Ale on tylko kazał mi opowiedzieć prawdę. Oczywiście nie pomylił mnie z Anną. Zrozumiał, że żyje na cudzych dokumentach. Opowiedziałam mu wszystko, patrząc mu prosto w oczy. I Sława zacisnął szczęki. Przeprosił mnie i powiedział, że sam jest we wszystkim winny. Jeszcze udało mu się odnaleźć naszą drugą córkę, Lilię. Przecież straciłam z nią kontakt po tym, jak oddałam ją do domu dziecka. Myślałam, że będę ją odwiedzać, potem zabiorę. Ale ona już została adoptowana. Sława był na mnie zły za to. Powiedział, że nie wyrządziłby krzywdy dziewczynkom ani mnie też. Ale to teraz on tak mówi, a wtedy wszystko mogło być inaczej. Dowiedziałam się, że Lilia umarła, zostawiając po sobie małą dziewczynkę. Ironią losu, Elia już była z nią znajoma. Okazało się, że Lilia cały ten czas mieszkała bardzo blisko. Chodziłyśmy z nią po tych samych ulicach. Możliwe, że nawet się widziałyśmy. Byłam na jej grobie. Po tym wszystkim zdecydowałam ukryć Elię, bo Sława zaczął aktywnie wtrącać się w nasze życie. Znowu znalazł Elię, rozmawiał z nią. Zrozumiałam to tak, że wkradł się w jej zaufanie i chciał odzyskać córkę albo coś węszył. Ona już wiedziała, że on jest jej ojcem i że jest niebezpieczny. Przyszła do domu cała blada, zemdlała. Zainscenizowaliśmy jej śmierć i wysłaliśmy ją do wioski. Artyom wstał i zaczął chodzić tam i z powrotem. Bzdura. To jakaś bzdura. Przecież on nie zamierzał nikomu zaszkodzić. Po co to było potrzebne? Z własnego strachu oddaliście pierwszą córkę do sierocińca. A potem zainscenizowaliście śmierć drugiej córki. I co? Sławek dał się nabrać na ten trik, zostawił was w spokoju. Nikołaj Siergiejewicz pokręcił głową. Nie rozumiesz. Ten człowiek jest niebezpieczny. Nie powinien być blisko Eli. Był zdolny do wszystkiego już wtedy, w latach 90., a teraz, po tylu latach spędzonych w hospicjum, myślisz, że pojawiło się u niego współczucie? Albo że przestał być psychopatą? On na moich oczach zabijał ludzi. Kobiety zabijał, Artiomie, kobiety żeby mężczyzna, który był mu winien pieniądze, mógł się pomęczyć. I to mu sprawiało przyjemność. Gdybyś go znał, zrozumiałbyś, że postąpiliśmy słusznie. Sławek niedawno zaprosił Annę do restauracji i powiedział jej, że nie uwierzył w ten cyrk ze śmiercią Eli. Powiedział, że tak czy inaczej ją znajdzie i się na nas zemści. Dobrze. I ostatnie pytanie. Czy Lesie to córka Lili, dobrze rozumiem. Jak Ela ją znalazła? Anna przytaknęła twierdząco, nerwowo pocierając ręce. To wyszło przypadkowo. Ale kiedy jej wszystko wyjaśniliśmy, chciała ją adoptować. Tłumaczyliśmy, że to niebezpieczne, że teraz nie jest na to czas. Artyom zmęczył się słuchaniem całego tego brędzenia. Dowiedział się adresu, pod którym mógł znaleźć swoją spokojną żonę i pędził tam. Wioska znajdowała się 170 km od miasta. Przyjechał po kilku godzinach, znalazł dom i wszedł. Powitała go ona. Artjomie, czy oni ci powiedzieli? Ela rzuciła mu się na szyję. Artjom przytulił ją do siebie, a łzy same pociekły po policzkach. Ela też płakała. Przepraszam, przepraszaj mnie proszę. Mówiłam im, że tak nie można, ale czy oni mnie posłuchają? Artyom głaskał jej twarz dłońmi, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje naprawdę. Boże, to naprawdę ty. Boję się teraz tylko obudzić. Boję się, że to wszystko okaże się snem. Nie, to nie sen. Jestem żywa, żywa. Jestem z tobą. Wszystko będzie dobrze. Zabronili mi cię szukać. Po godzinie pili kawę w małej wiejskiej kuchni. Za oknem zaczynała się zamieć. Twoi rodzice są przerażeni na śmierć. A ty sama, co o tym myślisz? Czy ten Sława jest naprawdę taki niebezpieczny? Zapytał. Nie wiem. Jeśli to, co mówił mi ojciec, jest prawdą, to tak. Wygląda na to, że nie wszystko z jego głową jest w porządku. Ale widziałam go osobiście. I moim zdaniem to po prostu stary, chory człowiek ze złamanym losem. Jeśli jest mordercą, to można zrozumieć twoich rodziców. Chyba. Żyli w strachu przez całe życie. I z powodu tego strachu nie widziałam siostry. Wiesz, poznałam Olesie przypadkiem. Była taka miła, bawiła się na placu zabaw. Chłopcy ją dokuczali, a ja stanęłam w jej obronie. Od tego czasu, jak mnie widziała. Zawsze biegła się przywitać. Dawała mi rysunki. Dowiedziałam się, że nie ma mamy. Chyba usłyszałam wezwanie krwi, bo po prostu zakochałam się w tej dziewczynce. Tak bardzo chciałam ją adoptować. Ale nie odważyłam się, dopóki rodzice nie powiedzieli mi, że ona jest córką Lili. To było po pierwszym spotkaniu mojej mamy z cygankowym. Pokazał jej zdjęcia, rzucił jej w twarz, że zabiła Lilię, zostawiając ją w sierocińcu. Jej życie nie układało się. On zebrał informacje, najwyraźniej pozostali w dobrych stosunkach. Mama też jej szukała, ale nie mogła znaleźć. Kiedy dowiedziałam się, że Olesia to moja siostrzenica, poszłam do jej ojca. Skłamałam, że znałam Lilię i poprosiłam, żeby mi o niej opowiedział. Nie miał nic przeciwko temu, żebym zabrała dziewczynkę. Miał do niej daleko. Pijak, chociaż spokojny. Nie bije jej, ale też nie ma czasu, żeby za nią nadzorować. Wszystko skończy się tym, że Olesia trafi do domu dziecka. Trzeba ją zabrać, zanim zrobi to Sławek. Myślę, że on będzie chciał ją zabrać. I dla niego nie ma zakazów. Ma mnóstwo pieniędzy, a pieniądze rozwiązują takie sprawy. Artyom trzymał Ele za rękę. Jaki masz miesiąc? Zapytał. Ona uśmiechnęła się. Trzeci. Na początku nie wiedziałam. A kiedy się dowiedziałam, rodzice powiedzieli, że muszą mnie ukryć. Bałam się o dziecko. Bałam się, że Sławek może mi zrobić krzywdę i że dojdzie do poronienia. Rodzice mnie przestraszyli. Sami przestraszeni zmusili mnie do zgody na cały ten cyrk. Wiesz, myślę, że wszystko jest dużo prostsze niż się wydaje. Znajdę tego Sławka i sam z nim porozmawiam. Nie można tak żyć. Nie można się bać i trzymać całe życie głowę w piasku. Człowiek odzyskał pamięć. Może po prostu chciał dowiedzieć się, co stało się z jego bliskimi. Przecież nie wiedział, że twoja mama pokochała innego. Nic nie wiedział. Wiesz, nawet go żałuję. Porozmawiam z nim. Ela była przeciwna. Ale Artiom zabronił jej się martwić i kazał nigdzie nie wyjeżdżać. Wrócił do domu już po ciemku. Droga w śnieżnych zaspach. Zima szalała wszędzie. Artiom wszedł do swojego ciepłego mieszkania i uśmiechnął się. Na lustrze leżały jej kosmetyki. Teraz na pewno wiedział, że wkrótce Ela wróci do domu i będzie z nich korzystać. Jej rzeczy już nie były sierotami. Ból ustał, jakby wyrywano bolący ząb. Rano Artyom zebrał informacje o tym sławku, poczytał informacje w sieci. Wszystko wskazywało na to, że nawet bali się o nim pisać. Dowiedział się adresu, pod którym można go znaleźć, i przyjechał do małego prywatnego domu w centrum miasta. Andrzej śmiało nacisnął dzwonek. Otworzył mu sam właściciel. To był przygarbiony, siwy starzec o niezdrowym kolorze twarzy. I on jest niebezpieczny, pomyślał sobie w tamtym momencie. A, to ty! Czekałem, że przyjdziesz. Wejdź, powiedział Sławek. Rozmawiał jak doświadczony gangster. Sławek wprowadził go do środka. A tam było wszystko jak w opowieści Nikołaja Sergiejewicza. głowy jeleni, skórzane kanapy i skóry na podłodze. Widocznie po długim pobycie w hospicjum chciał otoczyć się pięknymi na jego gust rzeczami. Czy mnie pan oczekiwał? Zdziwił się Artiom. Oczekiwałem. Przecież nie jesteś głupi, by uwierzyć w cały ten fars. Czy myślałeś, że nie dowiem się, z kim mieszka moja jedyna córka? Oczywiście, że wszystko o tobie wyjaśniłem. Jesteś zbyt publiczny i otwarcie prowadzisz swój biznes. Zięciu, pożrą cię z wnętrznościami. Bez sensu tak robisz, opowiedział Sławek. Artyom był zszokowany. Ten człowiek też umiał zbierać informacje. Naprawdę jest pan moim teściem. To znaczy, Artiom pokręcił głową. Nie bał się tego człowieka, ale możliwości go zadziwiły. Oni panu powiedzieli? zapytał. Ta głupia, Lyskę. Całe życie uciekała przede mną. Chociaż nikt za nią nie gonił. Zawsze byłem na widoku. Wiesz, ona odwiedzała mnie. Przychodziła zobaczyć na mnie przez szkło. Bała się, że jeśli pokaże mi się na oczy, to wszystko sobie przypomnę. A ja sobie przypomniałem. Tylko nie przez jej modlitwy. Umieram, zięciu. Chyba choroba dała mi kopa i pamięć do mnie wróciła. Wszystko, czego chciałem, to na koniec poznać moje córki. Tak, w młodości robiłem okropne rzeczy, ale już nie jestem taki jak kiedyś. Po co one zrobiły to z kolią? Tego samego dnia wiedziałem, dokąd zawieźli Ele i dlaczego. Niedługo zostanę pradziadkiem. Tylko tego dziecka już nie dożyję. Dają mi nie więcej niż dwa miesiące. Takie są sprawy. Artyom był zdumiony. To, co się dzieje, gdy poznasz sytuację z innej strony. Czyli nie zamierzasz się mścić na Lizji, a raczej Annie? Gospodarz uśmiechnął się krzywo. Nie, ale miała rację. Gdyby pamięć wróciła do mnie wtedy, nie wiem, co bym z nimi zrobił. I dziewczyny też byłyby w niebezpieczeństwie. Kiedy byłem wściekły, nie kontrolowałem się zupełnie. Więc tak czy inaczej, tu też jest moja wina, synu. Przywieź do mnie Ele. Nie wyrządzę jej krzywdy. Niech pozna swojego ojca. Niech się mnie nie boi. Chcę to wszystko zakończyć. Skończyć. Niech już wszyscy żyją spokojnie. Jak to możliwe po wszystkim, co się wydarzyło? Chciałem tylko poprosić o przebaczenie. Opowiedzieć, jak to naprawdę było. Tak, jestem taki jaki jestem i nic z tym nie mogę zrobić na starość. Takim mnie stworzyła natura. Ale nie jestem potworem, cokolwiek by nie mówiła Liszka czy Anna. Trzeba było całe życie żyć pod obcym imieniem. A ja zakochałem się w głupku. Artiom się uśmiechnął. Wciąż ją kochasz. Zrozumiał on. Wiaczesław odwzajemnił uśmiech. Kocham. Czy można przestać kochać, jeśli się pokochało naprawdę? Artiom pokręcił głową. Nigdy by nie przestał kochać Eli. Wyjeżdżał z domu Cyganowa z myślą, że jest zięciem prawdziwego gangstera, autorytetu kryminalnego. Coś takiego. Zasypiając, Artiom wspominał, jak trudne były dni, kiedy myślał, że Ela nie żyje. Pewnie ta lekcja była mu potrzebna, skoro los ją przed nim postawił. Pewnie powinien bardziej cenić rodzinę, zwłaszcza teraz, gdy Ela spodziewa się dziecka. Artiom i Ela nic nie powiedzieli rodzicom. Przyjechali do domu Sławy we dwoje. Czy ja naprawdę dożyłem tego momentu? Zapytał on. W jego oczach pojawiły się łzy. Proszę, córko! Ela zachowywała się ostrożnie, ale szybko zrozumiała, że nie ma żadnego zagrożenia. Ojciec opowiedział jej całą swoją historię. Opowiedział, kim byli jego teraz już zmarli rodzice i dlaczego stał się tak okrutny. W młodości byłem zwykłym chłopakiem, nigdy nikogo nie skrzywdziłem. Raczej mnie skrzywdzono. Gdy dorosłem, pojawiły się ambicje. Moja rodzina była biedna. Matka potrzebowała operacji, a pieniędzy nie było. I zdecydowałem się na jedną aferę. Oszustwo oczywiście kradzież ale nie było innej szybkiej opcji zarobku. Zorganizowałem ten interes. Udało się i dostałem na ręce kupę pieniędzy. Operacja się udała uratowana. Mój kolega Murat zaproponował mi, żeby zarobić jeszcze raz w ten sam sposób. I przyjąłem jego ofertę. A dlaczego by nie? I tym razem mi się poszczęściło. Zaczęliśmy zmieniać miasta, działając według tej samej schematu. A kiedy zdecydowaliśmy się zarobić na wielką skalę, Miurat się wystraszył. Ja wszystko zrobiłem sam, a on zaczaił się na mnie i kazał podzielić się pieniędzmi. Wiesz przystawił nóż do gardła i powiedział, że mam mu oddać wszystko, bo to była jego sztuczka. I oddałem. Ale po tym zacząłem działać już sam i zawsze nosiłem przy sobie ojcowski nóż. Teraz byłem gotowy. Zostaliśmy konkurentami, i po kilku latach obaj założyliśmy biznes. Z Muratem rywalizowaliśmy o tę samą niszę. Szansa była tylko dla jednego. Ja się jej chwyciłem, ale Murat był silniejszy. Zainwestował więcej pieniędzy w swój biznes. Miał potężnych obrońców. Aby go wyprzedzić, poszedłem na podstęp. Oszukańczo go zrujnowałem i sam się wybiłem. W końcu to biznes. On zabrał mi pieniądze, ja zabrałem mu biznes. Wszystko po uczciwemu. Tylko miurat tak tego nie odczuł. Tego dnia przyszedłem do domu i zobaczyłem, że moja mama i ojciec leżą na podłodze w kałuży krwi. Nawet zostawił mi wiadomość, że to on ich zabił. Nie miałem nikogo bliższego niż matka. Ojca szanowałem i kochałem, ale mama. Po tym chyba stałem się taki. A co się stało z muratem? zapytała Elia, bojąc się usłyszeć prawdę. Co się z nim stało? Zabiłem go. Nożykiem mojego ojca. Jego i wszystkich jego wspólników, którzy stanęli w jego obronie. Nie bałem się już nikogo i niczego w swoim życiu. Tyle lat żyłem bez hamulców. Podbiłem całe miasto pod siebie. Nie miałem już nic do stracenia. A kiedy zakochałem się w Lyzi, stała się moją słabością. Bałem się jeszcze bardziej. Jeśli czułem zagrożenie, nie pytałem, strzelałem. Po prostu bałem się, że ktoś zrobi jej to samo, co moim rodzicom. Dlaczego miałbym tracić bliskich? Bo jestem odnoszący sukcesy. Jeśli mi grozili, po prostu to rozwiązywałem. Dlatego było tyle krwi, tylko broniłem swojej rodziny. Czyż nie wszyscy tak robią? Artium i Elia słuchali go i rozumieli. Tak, można było go zrozumieć w pewnym sensie jego działania i to, dlaczego stał się taki. To były lata dziewięćdziesiąte. Wszystkim było strasznie, boleśnie, ciężko. A on był ponad wszystkich. Sam wyszedł z ubóstwa do najbogatszego człowieka w mieście. Zabójstwo tego oczywiście nie usprawiedliwia, ale przeszłości nie da się już zmienić, ani nic już nie można zmienić. Elia wróciła do domu. Na tej podstawie pokłóciła się z mamą. Nie podchodź do niego. Dlaczego do niego poszłaś? Mam, on wiedział, gdzie jestem od samego początku. Tylko Artioma prawie doprowadziliście do szału. Dość już tego. Nie oszukasz go, nie przejdziesz nad nim gry. On nie chce zła. Gdyby chciał, dawno by to zrobił. On tylko chce się pogodzić, a poza tym umiera. Przekonanie mamy, żeby przyszła do ojca, było bardzo trudne, ale Eli się to udało. Nikt nie chciał dyskutować z ciężarną. Przywiozła ją do niego i odbyli długą rozmowę merytoryczną. Nie będę nazywać cię Anną, jeśli nie masz nic przeciwko, powiedział Sławek. Dobrze. Przepraszam cię. Byłem tak złym mężem, że sprawiłem, że żyłaś swoje życie w strachu. Przecież tego nie chciałem. Kochałem cię i kocham. I broniłem cię, choć tego nie zrozumiesz. Siedzieli naprzeciwko siebie, postarzeli, pomarszczeni. Już nie tacy, co w młodości tylko oczy były te same. W nich ta sama młoda dusza. I ty mnie wybacz, zrobiliśmy głupstwa. Spróbujmy naprawić to, co możemy. Zostawiam wszystko Eli i Olesi. Córka już zajmuje się papierami. Z ojcem dziewczyny się dogadały. Gorzki alkoholik, co z niego wziąć? Nie zastraszyłeś go? Zapytała. Nie, nie musiałem. Minęło tyle lat, Lajze. Nikogo nie zabiłem od 96, a ty wciąż się boisz. Rozmowa się przeciągnęła. Nie stali się po niej przyjaciółmi, ale przypomniały się dawne uczucia. W końcu byli kiedyś kochającym się mężem i żoną. Lajze zrozumiała, że teraz sławek już nie stanowi zagrożenia. Następnego dnia poszła do urzędu stanu cywilnego i poprosiła o zmianę imienia w dokumentach. Już przywykła być Anną, ale chciała znów stać się sobą. To oznaczało dla niej koniec lęków, koniec męczarni i cierpień. Jej starsza córka wychowała się w obcej rodzinie, nigdy nie poznając swojej matki. Minął rok. Był on przełomowy dla wszystkich członków tej rodziny. Rodzina się powiększyła, zjednoczyła i rozrosła. Były też straty w tym roku. Po tamtym spotkaniu Wiaczesław cyganków żył jeszcze cztery i pół miesiąca. Był szczęśliwy, że jego córka była przy nim. Kontakty sławy pomogły Eli szybko załatwić dokumenty i zabrać Ali do siebie. Ta była niesamowicie podobna do matki, tak mówił sława. Dziewczynka mieszkała u niego, dopóki nie zachorował. Potem zabronił sobie odwiedzin. Opiekowała się nim pielęgniarka. Sława nie lubił szpitali, powiedział, że chce umrzeć w domu samotnie, nikomu nie sprawiając kłopotu. Wszystko załatwił z wyprzedzeniem. Na jego pogrzeb wszystko było przygotowane. Zmarł trzy tygodnie po tym, jak przestał wstawać. Ella dzwoniła do niego do ostatniej chwili. Była jedyną osobą, z którą się komunikował. W ostatnich dniach życia Sława już niczego nie rozumiał. A Ella przyszła. Nie był sobą i może nawet nie zrozumiał, że w jego ostatniej chwili córka mocno trzymała go za rękę. To było dokładnie to, czego naprawdę chciał, ale bał się zranić się swoim stanem. Na pogrzeb przyszli także Lajze z kołą. Byli tam wszyscy. A zaledwie trzy tygodnie po pogrzebie Ella urodziła chłopca. Lajze była zdecydowanie przeciwna, a Artyom również nie był zachwycony tą ideą, ale dziecko nazwano Wiaczesławem na cześć dziadka ella nalegała na to ty dajesz dziecku swoje nazwisko swoje imię patronimiczne pozwól mi przynajmniej nazwać go skoro ja go nosiłam i urodziłam oburzała się a artiom tylko się uśmiechał ona tak zabawnie się kłóciła byleby był zdrowy i ludzi nie zabijał żartował Lajze ledwie mogła wybaczyć byłemu mężowi lata męki i swoje czyny podyktowane strachem ale Ella zdążyła się do niego przywiązać w tym krótkim okresie. Krew nie woda, nic na to nie poradzisz. Bała się urazić ojca, który ją wychował. Na szczęście, Nikołaj Sergejewicz odnosił się do tego neutralnie. Dla niego stała się na zawsze jego własną córką. Ella mówiła, że teraz ma po prostu dwóch ojców i tyle. Elisję szybko przyzwyczaiła się nazywać Elle mamą, a Artyoma ojcem. Jej prawdziwy ojciec był zadowolony, że mógł pozbyć się córki, przeprowadził się gdzieś indziej i nawet ani razu nie zadzwonił. Właściwie to było dokładnie tym, czego chcieli Artyom i Ella. Stali się rodzicami od razu dwójki dzieci. Elisie lubiła spacerować ze Sławikiem, zawsze prosiła mamę, aby ta oddawała jej wózek. Uwielbiała go i mówiła, że jest najlepszym i najbardziej kochanym jej braciszkiem. Chcę dziewczynkę, siostrzyczkę, urodzisz mi siostrzyczkę? Pytała Elisję. Ella tylko kręciła głową. Poczekaj, dajmy najpierw Sławikowi podrosnąć, a potem będziemy myśleć o siostrzyczce. Ja też chcę drugą córkę, wtrącał się do rozmowy Artiom. Zawsze chciał mieć dużo dzieci, ale ponieważ Ella długo nie mogła zajść w ciążę, już pożegnał się ze swoim marzeniem. Nawet gdyby okazała się bezpłodna, nie przestałby jej kochać mniej. Jednak niebiosa ich pobłogosławiły i wygląda na to, że pragnienie wzięcia alisi do siebie odegrało nieostatnią rolę w ciąży Eli. Artiom lubił spacerować z córką. Starał się rozpieszczać ją uwagą, której nie dostała od biologicznego ojca. Dzieci są bardzo przystosowawcze i Elisie szybko przyzwyczaiła się do dobrego traktowania, uwagi i zupełnie innego życia. Tutaj nie musiała już żywić się od czasu do czasu i sama prać swoje rzeczy. Ponadto w tym roku odbyła się także przeprowadzka. Wiaczesław zostawił całe swoje bogactwo im, Eli i Alisie. Ta żyła, nie wiedząc, że jest już zabezpieczona na całe życie. Ela zaś otworzyła swoje własne biuro projektowe i szybko stała się w tym odnosząca sukcesy. Nie musiała już pracować na obcego człowieka, nikt jej nie kontrolował, była sama sobie szefową, a nie tylko sobie. Stopniowo na farmie pojawił się personel złożony z dziesięciu osób, które pomagały Eli. Była szczęśliwa i często odwiedzała grup ojca. Kazał pochować się obok córki, i jego wola, oczywiście, została spełniona. Rodzice Eli opiekowali się wnukami i żyli jak dawniej, tylko teraz już bez obaw. Otoczenie nie wiedziało z jakiego powodu Anna zmieniła imię. Dla nich było to czymś na kształt obłędu, farsy, była przecież starszą kobietą. Wielu nadal nazywało ją Anną i ona się nie obrażała, nie poruszała tego tematu. Oni z kolią w końcu zaczęli żyć szczęśliwie. Jeśli historia się Wam podobała, mam nadzieję na Wasze wsparcie przyciskiem kciuk w górę. Dla Was to tylko jeden klik, ale dla mnie to niezmiernie ważne. Dziękuję z góry i do widzenia.